No witam Was moi kochani, dalej jestem na plaży w Podkurno w Torwali. No to będzie taki film wtrącony niby nie z podróży, a z podróży, ponieważ będę w czasie podróży, może nazwijmy tak, nagrywam go w czasie podróży. Chciałem tu powiedzieć o tym, czy nadal warto mieszkać w Szkocji, ponieważ zauważyłem, że istnieje zainteresowanie takim tematem, więc chciałbym wtrącić tu swoje 5 groszy i konkretnie będę tu mówił o tym, czy warto mieszkać w Szkocji, czy nie warto, moim zdaniem. Nie będę tutaj poruszał innych krajów Wysp Brytyjskich, ponieważ nie mieszkałem ani w Anglii, ani w Irlandii, ani w Walii. Mieszkam od 12 lat w Szkocji i dlatego na ten temat mogę się wypowiedzieć. Powiem to tylko w kilku zdaniach, żeby nie przedłużać. Słuchajcie, moim zdaniem, i myślę, że kieruję ten film do osób, które już mieszkają na Wyspach, które mieszkają w którymś z krajów z Wielkiej Brytanii lub dla osób, które chciałyby się przeprowadzić do Wielkiej Brytanii, skądkolwiek, to ja powiem tak, moim zdaniem osobistym i podkreślam tu bardzo mocno, że to jest moje osobiste zdanie, wynikające z doświadczeń, wynikające z tego, że ja tu mieszkam już 12 lat, jak najbardziej warto nadal mieszkać w Szkocji. Nie będę tutaj poruszał aspektów psychologiczno-filozoficznych, o jakich wspominałem w innych filmach. Powiem tylko tutaj o czysto takich praktycznych kwestiach. Dlaczego warto mieszkać w Szkocji? Jeśli chodzi o kwestie przyrodnicze, jest tu mega, mega pięknie. Jest tu piękna przyroda. Cała północ Szkocji to jest obszar, który jest naprawdę bardzo rzadko zamieszkały. W ogóle w Szkocji mieszka 5,5 miliona osób, a więc jest to połowa populacji Londynu, więc w samym Londynie mieszka 2 razy więcej ludzi niż w całej Szkocji, więc możecie sobie wyobrazić, jakie tutaj są niezaludnione obszary. Więc jeśli poszukujecie wspaniałej przyrody, tak naprawdę niezdeptanej ludzką stopą, to naprawdę można znaleźć tutaj takie tereny. Możliwe, że nawet takie tereny, gdzie nie był jeszcze żaden człowiek. No może trochę przesadziłem, aczkolwiek nie jestem do końca pewien, czy przesadzam. Jeśli lubicie właśnie zieleń, lasy, jeziora, góry, doliny, jakieś wzgórza, no to Szkocja jest idealnym miejscem. Jeśli oczywiście nie boicie się dość kapryśnej pogody, bo północ Szkocji no potrafi być kapryśna, ale za to zimy są łagodne i można oczywiście się zaopatrzyć w jakieś dobre ubranie, buty, spodnie i wyruszać na szlaki nawet mimo deszczu. Oczywiście nie polecam jakichś ekstremalnych szlaków gdzieś w górach, na przykład w Highlandach, bo tam jest naprawdę ekstremalnie niebezpiecznie, ale generalnie możecie podróżować nawet w czasie deszczu. Jeśli chodzi o miasto, Edynburg przykładowo, ja kocham Edynburg, bardzo mi przypomina mój ukochany Kraków, ja bardzo lubię Kraków w Polsce, stamtąd pochodzę i Edynburg mi bardzo przypomina pod wieloma względami. Oba miasta są stare, oba miasta są przepełnione studentami, mają taki swoisty studencki klimat, ja to lubię. Nie każdemu oczywiście może przypaść to do gustu. W miastach jest dużo parków, na przykład w Edynburgu jest 130 parków, 50 terenów zielonych Edynburga. To jest absolutny rekord w Wielkiej Brytanii. Edynburg jest miastem bezpiecznym. No oczywiście jakieś zdarzenia kryminalne się zdarzają, jak w każdym mieście, nawet w Szwajcarii się zdarzają przestępstwa, czy w Dubaju. Natomiast miasto Edynburg jest stosunkowo miastem bezpiecznym, przyjaznym. Można tu spotkać wiele właśnie miłych, przyjaznych ludzi. Jeśli nie szukasz problemów, to masz małą szansę, że znajdziesz. Jest tu mnóstwo klubów, restauracji, hoteli. Atmosfera jest naprawdę kameralna, atmosfera jest naprawdę... Edynburg to taki cozy place, tak jakby to powiedział Brytyjczyk czy Amerykanin. Naprawdę takie przytulne, fajne miasto. Szybko je można objechać, zwiedzić, bo nie jest duże. Ma około 550 tysięcy mieszkańców. Jeśli chodzi o ceny mieszkań tutaj, to mam na myśli wynajęcie, ponieważ ja nie mam własnego domu ani mieszkania. My wynajmujemy od 12 lat i płacimy 610 funtów za dwubedrumowe mieszkanie, czyli trzypokojowe mieszkanie, tak po polsku, duży pokój i dwie sypialnie.
No to jest taka cena, za którą idzie znaleźć takie mieszkanie, aczkolwiek przeważają raczej wyższe ceny, powiedzmy 700-750 funtów za takie mieszkanie. Więc nie jest to mało, nie ukrywam, ale jeżeli oboje pracujecie, na przykład ty i twoja partnerka lub twój partner, to bez problemu, uważam, możecie sobie pozwolić na takie coś. Jeżeli jesteś singlem, singielką, to z koleżanką, z kolegami możesz wynająć takie mieszkanie, możecie się zrzucić w trójkę i też możecie sobie jakoś spokojnie żyć, no w zależności od potrzeb, bo każdy z nas ma różne potrzeby, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy, więc w to nie będę wnikać. Także reasumując, tak, Szkocja jest miejscem fajnym, jest bezpiecznym, przyjaznym, można nadal tutaj znaleźć pracę, przynajmniej w Edynburgu. Wiem to, co prawda nie pracuję na etacie, ale mam znajomych, którzy pracują na etacie i wiem, że nadal pracę można znaleźć. Oczywiście nie można wybrzydzać, tak? Bo jak się wybrzydza, to wiadomo, że ciężej pracę znaleźć, ale jeżeli chcecie jakąkolwiek pracę znaleźć w Edynburgu na przykład, to nie powinno to stanowić wielkiego problemu. O czym jeszcze miałem mówić? No słuchajcie, tak naprawdę chciałem was tylko jakby zachęcić do mieszkania w Szkocji. Nie mam w tym żadnego interesu. Rząd szkocki mi nie płaci za to, co ja teraz mówię. Chciałem tylko wam po prostu pokazać, że życie w Szkocji może być przyjemne, że jest tu ładnie, jest tu bezpiecznie, jest tu przytulnie i podejrzewam, że jest zupełnie inaczej niż w Anglii. Nie mieszkałem w Anglii, ale mam znajomych w Anglii, więc z ich opowieści dochodzę do wniosku, że życie w Szkocji wygląda tak naprawdę zupełnie inaczej. Nie ma takiego chaosu, nie ma takich dużych metropolii. Bezpieczeństwo w Szkocji jest o wiele wyższe niż w Anglii. Ludzie wydaje mi się, że są milsi. No ja doświadczyłem samych pozytywnych relacji ze Szkotami, więc uważam, że ci ludzie są mili, chyba że ja miałem takie szczęście. Ale nie sądzę, bo codziennie na ulicy spotykam obcych Szkotów, uśmiechają się, zagadują, są naprawdę przyjaźnie nastawieni, przynajmniej takie wrażenie sprawiają. Zakup mieszkania w Szkocji, no to jest prawdopodobnie tak jak w całej Wielkiej Brytanii, czyli możesz kupić, no wiadomo, otrzymanie kredytu nie jest takie proste, trzeba mieć zdolność kredytową, ale jak już masz tą zdolność kredytową, która nie musi być nie wiadomo jak wysoka, to mieszkanie jest do wyboru i do koloru. No niestety nie są tanie mieszkania w Edynburgu, mieszkania takie, w którym ja mieszkam, czyli dwie sypialnie, duży pokój, kuchnia, łazienka. W nowym budownictwie to myślę tak, że ze 120-130 tysięcy trzeba dać funtów, więc nie jest to tanio. Słuchajcie, moi drodzy, zakup samochodu. Nie ma z tym żadnego problemu. Możecie kupić samochód rano i od razu z nim odjechać. Mam na myśli samochody używane, aczkolwiek w Szkocji samochody są droższe z mojego punktu widzenia niż w Anglii. Ponieważ Szkocja jest krajem mniejszym, jest tu mniejsza podaż samochodów używanych niż w Anglii, więc prawdopodobnie z tego powodu są droższe. No ale jaki problem wybrać się do Anglii po samochód, jeżeli ktoś chce kupić? No moi drodzy, no myślę, że na tym zakończę ten odcinek, ponieważ nie chciałem się tutaj zagłębiać tak bardzo w sprawy jakieś formalne, przepisy. Chciałem was tylko zachęcić do mieszkania w Szkocji i tak naprawdę ten film to jest taki swoistego rodzaju intro do życia w Szkocji, o którym będę mówił. Jeżeli chcecie, abym was jeszcze bardziej zachęcił do mieszkania w Szkocji i nagrał taki bardzo szczegółowy film o wszelkiego rodzaju, nie wiem, przepisach, zwyczajach, cenach, jakichś formalnych załatwieniach, to bardzo chętnie to zrobię, dajcie tylko znać w komentarzu. Pozdrawiam z Port Curnow w południowej Anglii. Do usłyszenia, do zobaczenia.